Dzień dobry Państwu. Dzisiaj zechcę opowiedzieć Państwu o kształtowaniu się wschodniej granicy przyszłej Polski. Była to bardzo ważna sprawa. Poza tym ta granica, która była wyznaczona, bo tak można powiedzieć, wyznaczona przez aliantów ówczesnych, bardzo później rzutowała na kształcie i praktycznie ta granica, która tam została ustalona, w zasadzie jest tą granicą, po niewielkich poprawkach, o których powiem, granicą, która do dzisiaj obowiązuje. W związku z tym, właśnie zaczynając ten temat, to trzeba powiedzieć tutaj o konferencji w Teheranie w roku 1943. Tam zebrała się tak zwana Wielka Trójka. Wzięli tam udział m.in. Churchill, Stalin i Roosevelt, przywódcy największych państw walczących z Niemcami. Było tam omawianych wiele spraw, ale tutaj dla Polaków najważniejsze było omówienie przyszłej granicy. Tam też Józef Stalin zażądał, żeby ta granica przebiegała na tak zwanej linii Kerzona. Linia Kerzona była to linia zaprojektowana jeszcze w czasie po zakończeniu I wojny światowej i praktycznie miała przebiegać przez obszary, gdzie Polacy stanowili zdecydowaną większość etniczną. I rzeczywiście tak to zostało zaprojektowane. Jakie miało to konsekwencje? Były to konsekwencje ogromne, dlatego że Polska traciła praktycznie wszystkie swoje ziemie na wschodzie, wschodnie województwa II Rzeczypospolitej. Później oczywiście te stosunki polsko-sowieckie rządu w Londynie w zasadzie zostały zerwane, bo po drodze zostały zerwane i polski rząd nie chciał uznać tej granicy, wiedząc, jakie straty to przynosi. Jednakże oczywiście trzeba tutaj powiedzieć o rządzie, który stworzył Józef Stalin, o rządzie tymczasowym, później Polskim Komitecie Wyzwolenia Narodowego. Właśnie ten rząd, marionetkowy rząd, 27 lipca 1944 roku zgodził się na linię Kerzona. Tutaj tylko omawiano sprawę Puszczy Białowieskiej, dlatego że ta linia, ta granica pozostawiała całą Puszczę Białowieską po stronie sowieckiej. Teraz opowiem Państwu o tym, jak przebiegała granica, którą właśnie ustalono w Moskwie. I rzeczywiście 16 sierpnia 1945 roku została podpisana umowa graniczna między rządem polskim tutaj w Warszawie, pod tym, który był pod protektoratem Związku Sowieckiego, a rządem sowieckim. Granica ta miała przebiegać od źródeł Sanu przez Solinę do Rawy Ruskiej, następnie przebiegnąć Bugiem, tutaj przez cały czas na Białostoczczyźnie podejść aż pod Grodno. Natomiast ciekawa jest ta, oczywiście też i przez Kanał Augustowski, dalej przez śluzę Kurzyniec. Natomiast sprawa w Prusach Wschodnich była dyskutowana i w zasadzie na początku zdawało się, jeszcze władze próbowały rozmawiać o Królewcu. Tutaj Stalin absolutnie nie wyraził na to zgodę. I dzisiaj jak spojrzymy na mapę, to widzimy, że w zasadzie granica w Prusach Wschodnich, czyli w okolicy Braniewa i Gołdapi, jest to granica w zasadzie wykreślona przy linijce. Ona jest bardzo prosta i w tamtym czasie tak to było zrobione. I ta granica właśnie wtedy przeciągnięta miała swoje bardzo duże wady, dlatego że ta granica, o której właśnie mówimy, praktycznie nie uwzględniała żadnych potrzeb, nie uwzględniała też położenia wsi. Nikt tam nie myślał wtedy, czy pola, które przecinała, na przykład będą należeć do tej wsi, czy nie będą. W związku z tym
Po wytyczeniu tej granicy było bardzo wiele skarg, dlatego że no, ludzie protestowali przeciwko temu, że ta granica odcięła ich na przykład od własnych pól, od kościołów, od cmentarzy. No i postanowiono, że trzeba dokonać korekt, a te korekty właśnie nazwano delimitacją. Wszystkie te informacje, o których mówiłem, można odnaleźć w dokumentach, które są przechowywane w Archiwum Państwowym w Białymstoku. I te dokumenty pokazują problemy ówczesnych mieszkańców, ale również tego pogranicza. Mamy dokumenty, w którym mieszkańcy piszą na przykład do rządu w Warszawie, że mieszkają, że ich wieś leży po jednej stronie granicy, a ich pola leżą po drugiej stronie granicy, i oni widzą własne pola, bo i przez taką granicę nie mogą przejechać. Nawet były skargi, to jest właśnie też takie ciekawe, były skargi, że jednemu rolnikowi uciekły dwie krowy i koń za granicę. I zwrócił się tutaj do władz, najpierw powiatowych. Władze powiatowe odesłały do Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku, a Urząd w Białymstoku odesłał sprawę do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a rolnikowi odpisał, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych w porozumieniu z ambasadą sowiecką sprawę rozpatrzy, może te krowy znajdą i przeprowadzą przez granicę. To były oczywiście też sprawy też i o wiele poważniejsze, bo mieszkańcy na przykład pisali, że kościół jest po jednej stronie, a wioska jest po drugiej, że nie. Ale co było jeszcze w tym wszystkim tragiczne, że na przykład nie mogli chodzić odwiedzać cmentarza, dlatego że okazało się, że cmentarz również pozostał poza granicą. No, oczywiście nie udało mi się znaleźć informacji, bo nieraz pół żartem, pół serio mówią, że granica dzieliła domy, tak? Tutaj w tym wypadku takich dokumentów się nie odnalazło, ale jednak tych skarg było bardzo wiele, więc postanowiono, że pewne korekty tej granicy trzeba przeprowadzić, i ówczesne władze postanowiły, że te problemy, które można rozwiązać, jednak te pola, być może jeżeli o kilometr się przesunie granicę w jedną czy w drugą stronę, będzie można rozwiązać, i takie rzeczy postanowiono zrobić, i taką korektę tej granicy postanowiono przeprowadzić. W czerwcu 1946 roku została powołana specjalna komisja, która miała na celu właśnie delimitację granicy. I rzeczywiście ta komisja udała się w teren, i w terenie udawało się często przywrócić na przykład gospodarstwa, przywrócić do wsi, ale też podzielono w ten sposób, też poprzesuwano granice, że niektóre wsie pozostały w Polsce. Taka ciekawostka, no w Polsce została wieś Palestyna. Wieś Palestyna to była taka bardzo ciekawa wieś, dlatego że tam to była jedna z nielicznych, a może jedyna na Białostocczyźnie w okresie międzywojennym, wioska zamieszkana przez Żydów, którzy zajmowali się rolnictwem. To zostało w Polsce. Innych takich ciekawostek to, że została bo tutaj się rozstrzygała sprawa Puszczy Białowieskiej. Polakom bardzo na Puszczy Białowieskiej zależało. Na początku ta puszcza miała pójść w całości do Związku Sowieckiego. Oczywiście taki żart, że w pewnej chwili ktoś tam z tej delegacji polskiej no, powiedział: no towarzyszu Stalin, no musimy mieć połowę tej puszczy, żeby nasi dygnitarze gdzieś mogli polować. No i podobno tak wyglądało. Nawet jeżeli nie było to tak, to było też ten taki dobry zbieg okoliczności, że jednak tę puszczę podzielono. Co prawda w Związku Sowieckim została jej większa część, jednakże to, czym się dzisiaj cieszymy, właśnie po wojnie, na szczęście przy Polsce zostało. Tak samo troszeczkę zmieniono przebieg granicy w stosunku do linii Kersona. Ona nie pobiegła niedaleko Grodna, przesunięto granicę na zachód, Krynki zostawiając po stronie polskiej. To właśnie też o to się sprawa rozstrzygała. I praktycznie w jesienią 1946 roku sprawa delimitacji została zamknięta,
A ostatecznie kształtu ta granica nabrała po podpisaniu porozumienia w 1948 roku i praktycznie ona nie odbiega, no może troszeczkę odbiega jedynie od tej granicy, którą mamy dzisiaj, która też leci po Bugu, tak, leci tam w powiatach augustowskim, tutaj przez Puszczę Białowieską i praktycznie przez Gołdap. Natomiast ciekawe jest to, że w 1950 roku dokonano po raz kolejny korekty granicy polsko-sowieckiej. Tam od Polski zostało odłączone Zagłębie Borysławskie, które było bogate w węgiel kamienny. Natomiast Sowieci oddali nam tak zwany worek bieszczadzki. Dzisiaj ta najbardziej atrakcyjna część Bieszczad do Polski trafiła w roku 1950 i można powiedzieć, że ta granica, którą dzisiaj mamy, ukształtowała się w roku 1950. Jest to granica, która ma około 1244 km. No i praktycznie, tak jak mówię, od roku 1950 się nie zmieniała.